Kiedy ludzie mnie krytykują, jak mam to zignorować, zamiast przejmować się krytyką i narzekaniem? Ludzie krytykują i marudzą, bo są stuknięci. Kto przy zdrowych zmysłach wygłaszałby krytykę, kiedy nie wie, o czym mówi? Ja też jestem często krytykowany. Mówię wtedy, że to nie ja. Ja tego nie zrobiłem. Kiedy mnie chwalą, to też mówię, że nic nie zrobiłem i nie zasługuję na pochwały. Dostajemy jedno i drugie: pochwały i krytykę. Na jedno i na drugie czasem nie zasługujemy. Ludzie mówią różne rzeczy, ale nie znają Cię. Jak ktokolwiek może oceniać innych, a tym właśnie jest krytyka czy pochwała. Ludzie po prostu nie wiedzą, o czym mówią. Jest wystarczająco trudno chwalić albo krytykować samego siebie. Trzeba być bardzo uważnym i słuchać siebie bardzo głęboko, ażeby wiedzieć, kim się jest i co kieruje naszym postępowaniem. Zamiast narzekać i krytykować innych, przyjmijmy, że możemy się mylić. Jeśli zrobią coś głupiego albo nawet nas zranią, weźmy pod uwagę, że może mieli okropny dzień, że tak naprawdę wcale tak nie myślą. Może nie mówili do mnie, tylko do kogoś, kto stał za mną. Spójrzmy na to z dystansem i nie reagujmy gniewem. Nie musimy reagować na krytykę i narzekanie. Jak wspominałem w książce, którą napisałem wiele lat temu, powiedziałem też o tym jednemu z byłych premierów. Bardzo mu się to spodobało. Gazety ciągle go krytykowały i publikowały złośliwe komiksy. Zawsze rysują Julia Gillard z wielkim siedzeniem. Okropni są ci rysownicy. W każdym razie, jeśli ktoś robi coś takiego, to nie pozwalaj mu, żeby kontrolował twoje szczęście. Twoje szczęście jest w twoich rękach, nie w rękach gazety, nie w rękach twoich wrogów albo ludzi, którzy cię nie lubią. Twoje szczęście jest całkowicie pod twoją kontrolą. Ludzie mogą mówić, co chcą, ale moje szczęście jest w moich rękach. Mogą mnie nazywać świnią, najgrubszym, najgłupszym mnichem na świecie. A ja powiem, tak, masz rację. Będę szczęśliwy niezależnie od tego, co powiedzą ludzie. Nigdy nie pozwalaj innym kontrolować własnego szczęścia. To Wam radzę. Ludzie krytykują albo chwalą, ale ja nie stanę się szczęśliwszy tylko dlatego, że ktoś mnie pochwalił. Będę szczęśliwy sam z siebie. Wiem, co robię i dlaczego. Nikt inny tego nie wie. W ten sposób komentarze innych ludzi po prostu po nas spływają. Jeśli to nie podziała, to za radą Buddy bądźcie jak lotos. Kwiat lotosu jest jednym z symboli buddyzmu. Ludzie mogą załatwiać się na kwiat lotosu, ale to nie zostawia na nim żadnych śladów. Ludzie mogą oblewać lotos perfumami i to też po nim spływa. Pochwała i obwinianie nie zostawiają śladu na mądrym sercu, tak jak na lotosie. Można wylać na niego perfumy albo mocz, i nic z nich na nim nie zostaje. Bądźcie jak lotos.